Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog roboczy. Słuchajcie, był taki numer, że jak wiecie, podzieliliśmy się z Kacprem obowiązkami. Ja miałam robić część rzeczy w domu, Kacper część rzeczy w domu miał i tak tych rzeczy mniej, z racji tego, że nie pracuje. Ale były cięższe. Dobra, były cięższe. I z racji tego, że Kacper w sumie pracuje nie w domu, ja jestem więcej w domu, więc mogę sobie trochę lepiej zorganizować czas, będąc ciągle w tym miejscu. Podzieliliśmy się tak, że miałam trochę więcej. Pranie, wywieszenie prania, takie rzeczy, które trzeba zrobić na bieżąco, żeby być od razu, żeby pranie nie stało cały dzień w pralce. Ja się tego podjęłam. Sprzątanie po gotowaniu i jeszcze parę innych rzeczy. Kacper miał prasować, odkurzać, myć podłogi i w weekendy gotować, bo w tygodniu mamy catering. I wyobraźcie sobie, że pierwsza sprawa, ułatwił sobie życie tym, że mamy catering, miał gotować przez cały tydzień, bo jeszcze nie mieliśmy w planach cateringu, zanim się tu wprowadziliśmy. Druga sprawa, zamówiliśmy steamer do prasowania rzeczy, taki mega porządny, który poradzi sobie z większością tkanin. Wiadomo, warto też mieć żelazko, więc myślimy nad żelazkiem, żeby mimo wszystko kupić jakieś żelazko fajne. Ale no mówię, steamer już ułatwił życie na maksa. I trzecia rzecz, którą Kacper sobie znalazł, żeby nie musieć robić za dużo, stwierdził, że Klaudia potrzebny nam jest na pewno iRobot, żeby sam sprzątał, wtedy będzie ciągle czysto, Klaudia ty lubisz jak jest czysto, więc będzie chodził codziennie i będzie codziennie sprzątał, ja bym nie dał rady tyle robić. No i co? Żeby cię zadowolić, o to chodzi. Wtedy inne rzeczy, którą tutaj mamy, przyszedł iRobot. Kacper wybrał takiego, który podobno będzie najlepszy, przy którym jest najmniej roboty. A jest najmniej roboty dlatego, że nie jest tylko to iRobot, jak widzicie, ale też stacja. I tu ona ma taką magiczną dziurkę, widzicie tą dziurkę? I w tym miejscu cały brud z iRobota się zasysa i wpada do worka, który jest tutaj i wystarcza worek na 30 użyć. No pewnie zależy od tego, jaka powierzchnia i tak dalej. Sądzę, że u nas będzie to o wiele, wiele rzadziej. No bo my mamy, wiecie, malutkie mieszkanko. Tutaj jest niecałe 70 metrów, trochę ponad 60, więc spokojnie on sobie poradzi i będzie to pewnie ogarniał. Tym bardziej, że jeden pokój praktycznie ciągle jest zamknięty. W moim pokoju makijażu nie ma prania, nie ma prasowania, nie ma wywieszania prania, więc nawet nie ma kotów. Najgorzej jest sypialni u nas, bo tam po prostu wieszam pranie, wytrzepuję i tak dalej i najwięcej pyłu jest. Sama założyłam, że podczas odkurzania, że muszę tam parę razy w ciągu odkurzania wyczyścić tą dolną szczotę. On będzie czyścił się sam, więc faktycznie jest to mega ułatwienie. No i stwierdziliśmy, że przy naszym trybie życia dużo pracujemy, warto sobie to ułatwić. Zgodziłam się, bo powiedziałam, okej, Kacper, niech będzie, pomoże nam trochę sprzątać, bo i tak już dwa razy ja odkurzałam. Kacper miał przyjemność odkurzać dwa razy, ja może nawet więcej niż dwa razy. Raz odkurzałem. No to w takim razie ja trzy razy, bo mieszkamy tu czwarty tydzień i co najmniej raz w tygodniu odkurzamy, więc teraz widzicie. Teraz on ciągle odkurzał. Tak, teraz to prawda, on będzie odkurzał. Wiadomo, niektóre rzeczy będzie pewnie trzeba odkurzyć samemu, jak coś się rozsypie i tak dalej. Chociaż nie wiem, Kacper oglądał różne testy i podobno on bardzo dobrze wciąga. Oglądałem testy było porównanie do innych modeli, tańszych i tak dalej, no to tak generalnie nie ma podjazdu. Nie, nie ma porównania. No iRobot, zresztą ty miałaś robota w domu i ja miałem robota w ale domu. Ja miałam znaczy rumbę. Starą wersję. Ale i tak ja jeździła. Przecież ja też miałem rumbę i ona u mnie ciągle. Ja miałem dwa psy, dwa koty i. Ja miałam jakąś jedną z pierwszych rumb, bo ja już ją miałam w domu. Ja tak samo, tylko ja miałem trochę nowszą niż ty. Może, ja tak samo. No i tutaj jak widzicie jest właśnie to, że on się bary, uciekaj stąd. Bo ja muszę to być na filmie. Ale widzicie, że cały brud. No to jest w ogóle genialne, bo ja pamiętam właśnie, że najgorsze. Co było przy rumbie, to jest to, że musisz i tak posprzątać to, nie? Ale jak ale się zastanawiacie tak, nad iRobotem i nie wiem, jesteście nad tańszym, nad droższym i nie macie w tym momencie budżetu na jakiegoś super najnowszego, to nawet ten najmniejszy, najgorszy, że tak powiem, z całej oferty mega, mega pomaga i mega pomaga w ciągu po prostu dnia ogarniać taki porządek. Raz w tygodniu warto, wiecie, wysprzątać po swojemu, wycierać wszystkie kurze ręcznie, ale tak na co dzień, żeby było czysto w mieszkaniu, jak ktoś lubi porządek, to uważam, że... Czy powiem ci, że ja bym się nie zdecydował, gdybyśmy wcześniej go nie mieli i nie poznali tego, że to jest... No to jest po prostu wygodne i to jest fajne i... Ja nawet nie wiedziałam, jak on wygląda, Kacper go zamówił i wybierał wszystko fajnie. Jest taki zielony od dołu. Zielony, bo ma dwie rogi. Baruś, podoba ci się? Teraz już ten przyjaciel nie będzie nam potrzebny. A Bary w ogóle zawsze, jak ja odkurzam, je. Jak ja odkurzam, on zawsze stoi przy miejscu i je. Więc zobaczymy, czy będzie wciągnie. Też... On przy nim będzie pewnie co na okrągło, jak on będzie chodził na okrągło. Dobra, otworzymy go za chwilę, ale jeszcze chciałam wam coś pokazać. Byłam dzisiaj w szkole na egzaminie.
zaliczeniu z kosmetologii. Słuchajcie, udało mi się wszystko zaliczyć. Mam 4,5 z kosmetologii na koniec. Bardzo się cieszę, bo przy moich nieobecnościach, na niebyciu na wszystkich wykładach, to jest dobry wynik. Ja się bardzo cieszę. Także kosmetologia uważam, że najważniejszy przedmiot na moim kierunku, no bo jednak studiuję kosmetologię. Jest zaliczony i to dość ładnie, także mega. Dzisiaj, słuchajcie, dzień, w którym nagrywamy tego vloga, to dzień dziadka, 22. Wczoraj był dzień babci, byłam u babci oczywiście na kawce, na herbatce. Na herbatce, nie na kawce. I oczywiście oprócz herbatki babcia zaserwowała mi masę innego jedzenia. Mimo że mam catering i jem codziennie 2300 kalorii, to Kasper akurat ze mną wczoraj nie był, ale babcia przygotowała mi paszteciki, przygotowała dwa rodzaje ciasta, dała mi mandarynki, przyniosła mi schabowego z marchewką, surówką. Także wczoraj zjadłam pewnie jakieś 4000 kalorii. Sądzę, że się dużo nie mylę, może 3,5 na pewno. Także tak to wygląda, a mimo wszystko jestem takim chudzielcem jak jestem. Mam mega szczęście, nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym z naszą dietetyczką Asią, bo powiedziałam, że jem tyle samo kalorii co Kasper i jeszcze dojadam. Ja wyglądam jak suchocioż, okej, no dobra, trochę zbyt wyolbrzymiam, tak? Jestem bardzo szczupła. A Kasper jedząc tyle, na razie w sumie schudł, więc nie mówimy nic, prawda Kasper? Na razie ładnie schudł, ale no, to jest niesprawiedliwe bardzo, bo ja naprawdę jem prawie tyle co Kasper, a wyglądamy inaczej, także tak to jest. A teraz właśnie, chciałam pokazać. Potrzebujesz aparat? No, które kocy? Sorry, ja wam jeszcze muszę coś pokazać. Ja muszę to dokończyć. Dobrze, patrzcie, chcecie mieć tak ładnie wyglądający komputer i notatniczek? A ja muszę przeprowadzić sobie jeszcze sentencję. Nie masz. Kompleczko. A to jest mój komputer, co najlepsze. To jest Kacper. A to jest mój? Mam łałka, ale muszę sobie przeprowadzić sentencję. Bo nie mam żadnej sentencji, muszę gdzieś tu przywalić sentencję. Ale tak powinien wyglądać komputer. W ten sposób. Tu jeszcze jest łałka. I notatniczek tak samo. I zobaczcie, wszystko jest łałkałowe. Naszym wszystko mieszkaniu. I nowe. Nowe te. Kanapa. Dokładnie, pracujemy już nad nowym produktem. Poczekaj, bo teraz ja bo zapomnę, co chciałam powiedzieć. No dobra, no to mów. I właśnie, no to do czego zmierzam? Wczoraj był dzień babci, dzisiaj jest dzień dziadka. Byłam dzisiaj rano po szkole, po studiach w hurtowni Zniczy. Mamy w Dąbrowie taką hurtownię Zniczy, to jest na pograniczu Dąbrowy z Sosnowcem już chyba, prawda? Tak. Obok Wędofarku, dla osób, które są z okolicy. Jest hurtownia Zniczy i kwiatów i kupiłam sporo fajnych rzeczy. Zniczą wam nie pokażę, bo już byłam na cmentarzu zawieźć Zniczy dziadkowi. Kupiłam taki Znicz otwarty, zawsze mi się bardzo takie otwarte Znicze, które płoną takim dużym ogniem nad, podobały. I jakoś zawsze miałam takie coś, że kurde, nie tym razem, albo były strasznie drogie, bo zwykle w takich zwykłych sklepach takie otwarte Znicze są drogie. A teraz udało mi się kupić ten Znicz, słuchajcie, za 27 zł, naprawdę duży, bo wielkości takiej. I do tego dokupiłam dwa wkłady za 9 zł, więc zapłaciłam ile? Niecałe 50 zł za tak naprawdę 3 wkłady i wielki Znicz taki otwarty, palący się. No, bardzo, bardzo mi się podobał i akurat dzisiaj mija druga rocznica śmierci mojego dziadka, także stwierdziłam, że taki Znicz będzie super na tą okazję. I oprócz tego w hurtowni Zniczy kupiłam kwiaty, bo jak wiecie, mamy tutaj, mamy dużo kwiatów takich doniczkowych, monstery, czy przy telewizorze mamy też, jak się nazywa? Zamek kulkas. Czarnego takiego, ale nie? Tak, on to nie jest ta wersja najbardziej czarna, bo są trzy wersje. Ale nie mieliśmy nigdy kwiatów, kupowaliśmy tulipany raz, ja chyba raz kupiłam go. Nie, ja miałam. Ja kiedyś kupiłam. Kasper kupił tulipany raz, miałam kupić goździki i chyba zapomniałam o nich. Chyba zostawiłam je przy Kasiu w takim razie, bo teraz chciałam powiedzieć, że mieliśmy goździki, ja chyba je kupiłam. Nie mieliśmy. Nie przypominam sobie. To może ich nie wzięłam? Nie pamiętam, ale kupiłam teraz takie jakby róże duże, wyglądają jak piwonie. Dziś jeszcze jednego brakuje chyba? No, dawałem ci, w aucie został. Został w aucie. Ale nie, dawałem ci go, może gdzieś jest. Może gdzieś jeszcze jest. Kupiłam 3 ciemnoróżowe i 3 jasnoróżowe. I będą chyba fajnie wyglądały, będą nam pasowały tutaj do wnętrza i będą trochę je ożywiać. Mamy tam taki różowy ten, możemy dać. Bardzo ciekawe na unboxing. Tak? No? Takie. Ładnie pachną? Ej! To nie dla ciebie! Bary. Masz, wiesz, że to myszka. No. Nie, to nie dla ciebie, myszko. Dobra, mamy wazon, zaraz poodpinam metki z kwiatków. Chyba będę musiała je przyciąć albo zagiąć od dołu. Zdecydowanie będę musiała to zrobić. Może do takiej długości? No czekaj, sprawdźmy. Dobra, ja wam jeszcze szybko ze spraw technicznych powiem, że tu, gdzie teraz jesteśmy, tu będzie Klaudii centrum dowodzenia. Tak sobie wykombinowaliśmy. Od góry mamy już jedną roletę, to jest roleta, która zaciemni okno, bo tak jak widzicie i na początku filmu widziałyście, że
Twarz Kolby była ciemna, dlatego że tam było jaśniej. Więc będzie ta roleta, która jest tu na oknie, a od sufitu pójdzie taka specjalna roleta na tła, dzięki czemu będziemy mieć trzy rodzaje teł na rolkach. Cztery. Mówiłam cztery kolory. O, fajnie? Pokaż. Fajnie, nie? Brakuje jednego, ale ładnie to wygląda. Wyglądam jak żywe, prawda? Zobaczyłam je i mówię jak żywe. Nawet się ruszają. No, będą stały tu ładnie na tym. Na spodzie. Dobra, przejdźmy już do tego robota. A, jeszcze to chciałam pokazać. Kupiłam dwa koce, jeden pepku za 29 zł. 29? 29,90 i za 13 w Teddy Melton jest taki, ładnie wszystko, mówiąc, troszkę byle jaki. Teddy jest do dupy. Nie wszystko, bo rzecz papiernicze da się, no dobra, spoko. Okej, okay, ale kupiliśmy, albo... kiedyś podjaraliśmy się mieszczarką do dokumentu. Nie, to było w Action, nie wtedy. Action, no to są dla mnie takie sklepy. Pepko jak dla mnie jest nie bez sensu. Maszyny akurat bez sensu kupować w takich sklepach, ale doniczki, osłonki na kwiaty, wazony, to są mega rzeczy za fajne ceny, także co ty, Kacper? No... Kot może słabej jakości, tak mi się wydaje, no bo jest, no jak to 13 zł, ale w IKEA też są takie koce. Za chyba 15. Nie, takie zielone są. Różne kolory są. No. Za 15, więc myślę, że to jest to samo tworzywo. Ale to kupiliśmy po to, że Barry na tą kanapę wchodzi. Wiecie, to nie jest nasze mieszkanie, to nie jest nasza kanapa, więc ja jednak, jakby wiecie, szanuję to, że nie będziemy tu mieszkać wiecznie i ktoś tu będzie mieszkał po nas za niedługo. Co niedługo, no pewnie co najmniej za rok, może za 2 lata. Więc dbałem po prostu o to, co tutaj jest i kupiłam ten kot, pasuje idealnie do kanapy, dosłownie idealnie, żeby Barry mógł tu wchodzić. Wcześniej mieliśmy tutaj taki brązowy, brzydki kot i on naprawdę słabo wyglądał, nie pasował w ogóle do naszego wnętrza. Tak, to kocyk dla ciebie, ale nie do gryzienia, tylko do spania. I położymy go po prostu tutaj na dół, żeby, o, idealny nawet rozmiar, żeby osłaniał... Claudia, ale ty to dobrałaś. Tu. Mega, nie? Nie no. Ja jestem jednak. Tak. Ja tu jestem jednak. Tak. Dobra, zróbmy to szybko, w przyspieszeniu. Rozpakowaliśmy iRobota. Tutaj mamy część opakowania, a kolejna część jest tutaj przy drzwiach, no, przy butach. Super jest to, bo sobie konfigurujecie go przez telefon. Jest od razu aplikacja, że można planować, kiedy ma sobie wyjeżdżać. Teraz się ładuje i mamy naciśnienie i przytrzymanie przycisk spot i ten, czyli to i to. Okej, naciśnięte przyciski. Łączy się teraz z Wi-Fi. On się musi połączyć z Wi-Fi? Tak. O kurde, mądra bestia. No wtedy będziemy mogli zaplanować cykle sprzątania za pomocą telefonu. Okej, czyli wtedy wracamy skądś, chcemy, żeby nam odkurzył, to on nam może wtedy tu śmigać, tak? No albo na przycisk, że jesteś, nie wiem, właśnie wracasz, zrobimy się. Teraz pewnie powinien aktualizować. Nie, jest ready to go. No, press clean to get to work. No to no, co? Naciśnij guzik, żeby działał. Robimy clean? No. Uwaga, Barry, patrz, patrz. Barry, odejdź. Kolega, to jest twój. Cieszy. Nie bój się, Barry, to jest nic złego. On robi sobie skan też pierwszy raz, tak. Jak jeździ, nie, bo on tu ma kamerę. Tak. I on sobie skanuje żywie i potem na przykład ma tutaj, że sprząta i łazienkę. On jeździ do łazienki. Tak, tylko musi się on też wcześniej tam jakby, wiesz, zrobić. On teraz te pierwszy raz będzie, no zapewne, że sobie dziwnie jeździ. Zobaczmy, jak się skanuje po razie. Jechał na kabel. Jest problem. Jedzie? Zmieści się tam, ale ekstra. No, z butów będzie zbierał. Zobacz, co to jest. Twój kolega nowy. Będziecie razem w domu siedzieć. Mały pomocnik sobie sprząta, niech sobie tam jeździ. Trochę zagłusza, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Przyszło do mnie też trochę paczek. Tutaj paczka od NYXa z kosmetykami. Tutaj z Rimmela z jakimiś nowościami. A tutaj zamówiłam produkty do sprzątania domu, które są, z tego co pamiętam, eko i w ogóle naturalne i tak dalej. Zawiera barwniku, wani chloru i jest ogólnie, z tego co wiem, może nie eko przez to, że są plastikowe opakowania, ale produkty wytwarzane przy pomocy energii z wiatraków, plastik, który nadaje się do recyklingu i starannie dobrane dobre składniki. Także jest trochę tego. Ja tak jak wam mówiłam, jak jestem w stanie, jak mogę, to jestem eko i staram się dbać o środowisko.
Także tutaj zamówiłam te płyny i jest tego sporo tak naprawdę, więc do oczyszczenia szyb, do mycia podów i tak dalej. Dobra, powyciągam sobie je, ale już widzicie, to jest firma Klar. Jest dostępna w ogóle w Rossmanie, także można kupić też stacjonarnie w Rossie. No, trochę tego jest, także powyciągam to. Pokażę wam na spokojnie, jak będziemy później myć na przykład szyby, bo muszę umyć lustro, bo wczoraj robiłam selfiaka w lustrze i jest już tak ukurzone, strasznie to lustro się kurzy. Także trzeba to 2-3 razy w tygodniu myć. Ale szybko pokażę wam jeszcze te kosmetyki, które dostałam z Rimmela i Nyxa. I słuchajcie, z tej przesyłki bardzo się cieszę, ponieważ te podkłady są jednymi z moich ulubionych. Jest też kolor 100 Ivory, czyli mój odpowiedni kolor. Uwielbiam te podkłady i akurat ten mi się kończy, więc cudownie. To są podkłady rozświetlające. Te czerwone Lasting Finish dają naturalny wygląd, a tutaj mamy totalny mat i mocne krycie. No i puder, który jest pudrem numer 1 w Polsce. Także fajnie, dzięki Rimmel za przesyłeczkę. I jeszcze jest przesyłka od Nyxa. Bary oczywiście bardzo zainteresowane wszystkimi produktami, nowymi rzeczami. A tutaj mam przesyłkę od Nyxa z jakimś listem, także najpierw otworzymy sobie list. Tutaj dostałam zaproszenie na event w Warszawie i widzę, że tutaj chyba będzie jakaś kolekcja bardzo mocno inspirowana czarnoksiężnikiem, magią i serialem Sabrina. Na Netflixie jest już trzecia część tego serialu. Jeszcze nie oglądałam, ale dużo osób poleca, więc może obejrzę sobie ten serial. I zobaczcie, dostałam tutaj jakby jakiś taki kalendarz adwentowy. Dzisiaj mogę otworzyć dwa dni. 21 i 22. Może Kacper bardziej to ogarnie, bo widzę, że to jest jakiś taki kalendarz związany z słońcem chyba. Z jakimś tam gwiazdozbiorem. Wiesz, ogarnie, że to chodzi? No bo teraz... Czekaj. Chodzi skarbie. Ostatnio były te fazy Saturna i tak dalej, z tego co kojarzę, i to się tam jakoś zmieniało. No patrz, bary zaniepokojony. No jest! Chciał ci zjeść. Nie wiem, czy to nie są od faz Saturna albo faz Księżyca, chociaż tu jest Księżyc. Ostatnio coś było, już nie pamiętam. To jest coś tam. Ale nie sprawdzaj 29.01. A, sorry. Te dwa otwórz. Co tam jest? No właśnie tu nic. A, uciekło. Uciekło pewnie coś stamtąd. Jak to się otwiera? Dobra, otwórzmy wszystkie, bo zniknął tam ten. O, to mam, to jest fajne. To jest taki produkt do makijażu, który nazywa się Miód. Jak wiecie, ja wszystko co ze pszczołami, z miodem związane bardzo lubię, więc to jest spoko. No twarze, otworzę dzisiaj już wszystkie. Puder, fajny od Nyxa. Tutaj szminka, brokat. A, to było tutaj. Zawieszka. Tutaj jakaś koronka. O, rzęski. O, ale California. Bronzer. Spoko. Dziękuję bardzo za fajną, pomysłową przesyłkę. Tak prezentuje się ten zestaw. Mamy tutaj płyn do czyszczenia, taki uniwersalny. Mamy żel do toalety. Mamy płyn do szyb i luster. Mamy płyn do czyszczenia łazienki. Tutaj płyn do czyszczenia kuchni. Mydło do rąk. I płyn do naczyń. Bardzo fajnie to wszystko wygląda w ogóle. Ma takie designerskie, ładne opakowania z zewnątrz. I mamy tutaj taki liść, który dostałam, że produkty zawierają starannie wybrane biodegradowalne składniki, są skuteczne, posiadają znak wegański, przyjazny wybór dla Ciebie Twoich blisków, skutecznie usuwają brud, osad. Także słuchajcie, ta seria kosmetyków jest przyjazna środowisku. Spoko. Będę testować, ale myślę, że będą spoko, bo czytałam o nich opinie i raczej ludzie się dobrze opowiadają, że faktycznie fajnie działają, także fajnie, że są też dostępne stacjonarnie. A my teraz z Barusiem znaleźliśmy kwiatuszek, tak? Baruś go znalazł w torbie, jest jeszcze jeden. I właśnie jeden wzięłam w takim trochę innym kolorze, czyli mocniejszym różu. Nie wiem, czy to widzicie w kamerze, chyba tak, że ten róż jest taki mocniejszy, intensywniejszy. Wzięłam specjalnie jeden taki ciemny i dwa jaśniejsze. I tak to wygląda i myślę, że fajnie to tutaj pasuje. Jakiś czas temu pokazywałam wam już catering, ale nie powiedziałam wam skąd jest, bo stwierdziłam, że przetestuję i dopiero później wam polecę lub powiem, że jest nie tak, po dłuższych testach.
Jem już w sumie trzeci tydzień i mogę dzisiaj już dać rację. Mam tutaj dzisiaj na drugie śniadanie takie wytrawne ciastka owsiane z parmezanem na zimno. Tutaj macie dokładną nazwę cateringu, który jem. Akurat ten catering jest w Dąbrowie, oczywiście dowożą też do innych pobliskich miast, ale dla mnie to jest mega wygodne, że szybciutko do mnie przyjeżdżają, nie w środku nocy, tylko przed tym jak położę się spać. Zobaczcie, tak wygląda jedzonko, to jest akurat, mówię, drugi posiłek. A tutaj mam plan na cały dzień. Rano miałam omleta ze śliwkami, teraz wytrawne ciastka, później mam pierś z kurczaka nadziewaną z szminiakiem, mozzarellą, z suszonymi pomidorami, brownie z fasoli i zapiekane pomidory z kaszą jaglaną i serem mozzarella. Także dzisiejszy dzień fajnie się prezentuje, zobaczymy. Jestem ciekawa smaku tych wytrawnych ciastek z parmezanem, nigdy wcześniej nie jadłam czegoś takiego. Moje jedzonko było bardzo smaczne, ciasteczka fajne, takie totalnie inne, wiecie, nie na słodko, tylko na tak wytrawnie, spoko, smaczne. Rumba w tle, jak widzicie, dalej pracuje, ja w ogóle chwilkę się do was nie odzywałam, bo jakoś tak zaczęła mnie boleć głowa. Położyłam się na chwilę, rozbolało mi po chwili brzuch. Często tak mam, że jak łapie mi migrena, to przy okazji jest mi niedobrze i boli mnie żołądek, więc zaważyłam sobie miętę, wypiłam, byłam z barem na spacerze się przewietrzyć już jest na szczęście lepiej. Teraz siadam do komputera i muszę troszkę popracować. Jedną miętę, wypiję sobie ją i będę się szykować, pomaluję się, przybiorę się, bo jestem w dresie. Jedziemy na 18 do mojej babci, ponieważ jak wiecie, jak to zwłaszcza dla babci, bardzo ważne jest w dniu rocznicy śmierci pójść do kościoła, pomodlić się za daną osobę. Tak jak wam powiedziałam na początku vloga, mija w sumie druga już rocznica śmierci mojego dziadka. Wcześniej mówiłam o tym z uśmiechem na ustach, bo staram się, jakby wiecie, normalnie z tym żyć i jakoś w jakiś sposób się już z tym pogodziłam, choć dalej w to gdzieś tam nie wierzę, nie chcę wnikać w takie szczegóły, to po prostu nie chcę, żeby potem ktoś to odebrał źle, że wcześniej mówiłam z uśmiechem na ustach, bo jakby nie jest mi w ogóle do śmiechu i jakby mam, myślę, że rozumiecie. Także jedziemy na 18 do mojej babci, właśnie pójdziemy na mszę, później odwiedzimy pewnie cmentarz, tak jak to w tamtym roku i akurat tak się złożyło, tak się stało, że mój dziadek zmarł w dzień dziadka, także można powiedzieć, że obchodzimy ten dzień podwójnie. Nie mogę powiedzieć, że świętujemy, bo myślę, że jakby sytuacja i okoliczności nie do końca pozwalają powiedzieć mi świętujemy, ale po prostu obchodzimy i staramy spotkać się całą rodziną w tym dniu, także zaraz się będę zbierała. Jedziemy. Cieszę się z tego znicza, że kupiłam taki otwarty, ale jak zobaczyłam przed chwilką, że za oknem zaczął sypać śnieg, to z jednej strony się ucieszyłam, że śnieg sypie, bo bardzo chciałam, żeby w końcu w zimę był śnieg. Ale jest to kiepski śnieg, bo pewnie zaraz roztopnieje, bo na dworze jest minus 2, pewnie jutro znowu będzie plus i pewnie zaraz tego śniegu nie będzie, więc ten śnieg tylko i wyłącznie przysporzy kłopoty na drodze dla kierowców i nic więcej. No oprócz tego, skoro sypie śnieg, to lecą z nieba krople, które zgasiły pewnie już ten mój znicz, więc może przed pójściem do kościoła jeszcze szybciutko wstąpimy na cmentarz do dziadka i zobaczymy, czy dalej się pali. Mam nadzieję, że się pali, chociaż nadzieja umiera ostatnia, ale z drugiej strony nadzieja matką głupich. No raczej opady śniegu czy deszczu zgasiły płomień. I kochani, jestem już gotowa, pomalowałam się szybko, dość delikatnie. Tylko w sumie rzęsy, brokat na oczy, usta, delikatnie brwi i jestem gotowa. O! Zamówiłam sobie jeszcze paskę, muszę jeszcze zasztynować pasek i lecę. Muszę się śpieszyć, bo jest już wpół do 18, więc żebyśmy się nie spóźnili, muszę się zbierać, także zostawiam aparat oczywiście w domu. No i kochani, kolejna część tego vloga jest z kolejnego dnia, ponieważ wczoraj posiedzieliśmy trochę dłużej z moją rodziną, z moją babcią i wiecie, wszystkimi.
przy stole i tak dalej. Moja babcia jak zwykle oczywiście naszegowała masę jedzenia, więc musiałam jeść, mimo cateringu we mnie wciskała i oczywiście jadłam, bo jak można odmówić babci. Także pojedzona wróciłam do domu, ale zanim wróciłam wczoraj do domu, pojechaliśmy jeszcze do dziadków Kacpra, bo wrócili akurat z wyjazdu, zanieść też prezenty dla nich. No i oczywiście przed położeniem się spać, jak zwykle, na bodajże 2 godziny pojechaliśmy do studia, żeby spakować paczki dla was, wow, kołowe paczki z case'ami, które zamówiliście codziennie wieczorami. To jest taki nasz rytuał. Jedziemy z Kacprem i pakujemy paczuchy, jedziemy je wysłać jeszcze tego samego dnia. No i tak to wygląda u nas od ostatnich tygodni, już można powiedzieć. Pochwal się, Bary, co robiliśmy dzisiaj. Pani pojechała rano na egzamin, Baruś czekał na panią swoją. Wróciliśmy, jemy sobie teraz śniadanko. Ja już oczywiście zmieniłam swój outfit na domowy golfik, który miałam wczoraj ubrany na kolację do babci. No i dresiory z Peleny Lala, jedne z moich ulubionych ostatnio. No i ogarniamy, tak jak mówię, jem drugie śniadanie z cateringu, rano wybiegliśmy bardzo szybko z domu, ja biegiem na egzamin, Kacper tak samo się śpieszył, no i zostawiliśmy trochę w sypialni bałagan, nie pościeliliśmy łóżka, ja nie lubię, kiedy łóżko jest niepościelone, więc musimy ogarnąć sypialnię, musimy w końcu umyć pędzle, bo zbieram się już tutaj raz do mycia pędzli. I dalej ich nie umyłam, czekają w łazience, bo nie miałam ciągle jakoś czasu, więc czas umyć pędzle, czas posprzątać sypialnię i trochę ogarnąć w łazience, także lecimy z tym. I oto umyte pędzle, jeszcze zostały mi gąbeczki do umycia, ale Baruś już bardzo mnie prosi, żeby wyjść na dwór, więc szybko położę te do suszenia i pójdę z nim na spacerek, bo chyba chce mu się bardzo siusiu, bo tak piszczy. Już rozłożyłam te pędzelki, za moment idę z Barem, zaraz dokończę gąbeczki. Jak widzicie, staram się myć te pędzle tak, żeby powiedzmy nie zużywać aż tyle wody. Napuszczam sobie najpierw wody do umywalki, później najpierw sobie moczę pędzle, w międzyczasie mydlę inne i na sam koniec dopiero spłukuję. Pewnie znajdzie się ktoś, kto napisze mi, ej, zużywasz tak dużo wody, mogłabyś zużywać mniej, nie pukać tyle tych pędzli. No słuchajcie, akurat w tej kwestii znowu można powiedzieć, podejdę tak trochę egoistycznie do swojego zdrowia, do siebie, do mojego stanu cery. Dbam o to, żeby moja cera była w dobrej kondycji, więc po każdym użyciu czyszczę swoje pędzle, żeby nie roznosić na buzie codziennie zarazków, tylko używając nowych pędzelków. I tak samo staram się porządnie je wymyć, porządnie je wypukać, żeby też mydła i tak dalej potem nie przenosić na buzi, jak źle je wypukam. Także pukam je pojedynczo już później, ale tyle ile mogę, tyle ile jestem w stanie, to jednak oszczędzam wodę samą jako wodę, ale tak samo moje pieniądze, bo przecież woda kosztuje i wiadomo, że gdyby nie było limitów, stosuj sobie wody ile chcesz, mamy tyle wody na świecie, że nigdy jej nie zabraknie, to i tak bym pewnie ją oszczędzała, bo patrzę również oczywiście na moją kaskę, tak, żeby nie płacić później nie wiadomo jakich rachunków za wodę, także pędzelki umyte. Baruś, idziemy na dwórek, doczekałeś się. Wielkie czyszczenie zakończone sukcesem. Nie miałam co prawda tego mojego modelka Protex z Rossmana, więc gąbki nie są idealnie domyte, bo tylko to modelko Protex zmywa podkład, ale uważam, że jest i tak dobrze. Zobaczcie, jak mojego maluszka zmęczył spacer. Barusiu, co ci tak zmęczył spacerek? Tak ci spacerek zmęczył? Ojojojoj, mordeczko kochana. Moja malutka kochana myszka, śpi sobie. Mam tak odmoczone ręce, nie wiem czy znacie to uczucie, ja jak byłam młodsza, uwielbiałam bardzo długo siedzieć w wannie z wodą, tak długo, godzinami się bawić, że wychodziłam, miałam po prostu całe pomarszczone ręce, mama zawsze się z niej śmiała, że mam na rękach traktory, mam takie ręce starej babki pomarszczone i właśnie w tym momencie to czuję, bo myłam te pędzle godzinę.
Serio, to trwało godzinę, także no nie mało. Kacel właśnie na wieczór zarezerwował nam kino, także teraz jeszcze usiądę do komputera, przypilnuję publikacji, bo dzisiaj, w tym dniu, kiedy nagrywam tego vloga, wjeżdża również na was, dla was vlog na kanał, więc muszę przypilnować publikacji, wrzucić wam zapowiedź na Insta i ogarnąć ogólnie wszystko związane z filmem. No i później wieczorkiem na 20:30 bodajże jedziemy do kina na film o jakichś gangsterach. Coś takiego Kasper znalazł. W tym filmie gra Natalia Siwiec, więc może wam to troszkę rozjaśni, nie pamiętam tytułu. Także będę już kończyć tego vloga. Wracam do pracy, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki za oglądanie. Buziaki!